10 największych różnic między książką a filmem. Dziś porozmawiamy o adaptacjach filmowych, książek czy też komiksów i spróbuję wskazać na największe różnice w konkretnych dziełach. Oczywiście, zaznaczam, będą spoilery. Inferno. Amerykański dramat kryminalny z 2016 roku na podstawie powieści pod tym samym tytułem autorstwa Dana Browna w reżyserii Rona Howarda. Kontynuacja filmów Kod Da Vinci z 2006 i Anioły i Demony z 2009 roku. Film został bardzo skrytykowany przez miłośników serii, nawet nie ze względu na zmianę w fabule, ale ze względu na jej spłycenie. Zresztą posłuchajcie, w wersji filmowej Sienna umiera. W książce przeżyła. Do tego wątek wirusa jest skrócony. Wirus nie wydostaje się na wolność. W książce tak się dzieje. Zresztą posłuchajcie fragmentu książki. Bertrand bardzo często mówił o takim wirusie, dodała Sienna zniżonym głosem. Nie przypuszczałam jednak, że kiedyś spróbuję go stworzyć, nie mówiąc już o tym, że jego prace zakończą się sukcesem. Gdy dostałam list, w którym chwali się swoimi dokonaniami, byłam w szoku. Zrobiłam wiele, by go odszukać. Zamierzałam błagać, by zniszczył wirusa. Niestety spóźniłam się, jak i wy. Chwileczkę, przerwał jej Langton, w końcu odzyskując głos. Jeśli wirus wysterylizuje nas wszystkich, nie będzie następnych pokoleń i ludzkość zacznie wymierać w przyspieszonym tempie. Zgadza się, przyznała. I tak właśnie kończy się książka. Ten wirus wycieka i następuje redukcja 1/3 populacji. Portret Doriana Graya. Brytyjski dramat filmowy z 2009 roku. Film jest ekranizacją powieści Portret Doriana Graya z 1891 roku. I książka jest arcydziełem. Odnosi się do pojęcia sztuki w sztuce, porusza zagadnienia egzystencjalne i stara się zwracać uwagę na największe problemy społeczeństwa. Jakie są różnice między książką a filmem? Wątek katowania małego Doriana przez jego dziadka jest nieobecny w książce. Prowadzenie postaci córki Lorda Henry'ego. W filmie portret płonie, a potem się magicznie regeneruje. Widniejący na nim Dorian ponownie jest piękny i młody, tylko jego oczy pozostają diabelskie. Lord Henry przechowuje obraz na strychu. W powieści Grey przebija portret nożem, ginąc na miejscu z owym nożem w piersiach. Oraz jest nieskazitelny i piękny bez żadnego diabelskiego efektu. Oczywiście dochodzą szczegóły typu kolor włosów, gdyż Dorian był czarującym blondynem, a nie dość perwersyjnym brunetem. To amerykański film fabularny z 2017 roku. Akcja toczy się w fikcyjnym miasteczku Derry w stanie Maine, gdzie grupa dzieci prześladowana jest przez morderczego klauna Pennywise'a. Film z 2017 roku to straszny gniot w przeciwieństwie do swojego poprzednika sprzed 27 lat, który jest genialny, ale to właśnie wersja z 2017 roku jest w tej chwili na czasie, więc poruszymy właśnie ten wątek. Głównym problemem jest sam klaun. W książce jest on demonem, duchem, postacią z innego wymiaru. Jest trochę jak Freddy Krueger, niby nie istnieje, ale się pojawia i straszy tylko głównych bohaterów. W filmie jest on postacią jak najbardziej fizyczną, z którą nawet spotykają się inne postacie. Ponadto King często przemyca w swoich książkach kwestie rasizmu. W książce to ważnym wątkiem było opisanie historii spalenia klubu dla czarnoskórych, zaś filmowa wersja ten wątek właściwie pomija. Na koniec oczywiście mistyczny rytuał z książki, którego w filmie nie było. Jest to scena dość kontrowersyjna i prawdopodobnie dlatego z niej zrezygnowano. Oczywiście dodatkowo trzeba przytoczyć wiele ataków klauna, jak na przykład ten pod prysznicem, gdzie klaun zalewa dziecko gorącą wodą, którego w ogóle w filmie nie było. Pamiętniki wampirów. Amerykański serial stworzony na podstawie serii powieści pod tym samym tytułem. Różnice między książką a filmem dotyczą wielu elementów. Podstawowy problem to włosy głównej bohaterki. Elena jest blondynką, ale taką naprawdę blondynką, złotowłosą, a w wersji serialowej jest brunetką. Inne przypadki: w książce Caroline jest wrogiem Eleny, a w serialu jest jej przyjaciółką. Ot, taka mała nieścisłość. Albo jeszcze ciekawszy przypadek, w książce Elena ma siostrę, a w serialu brata. Mało? Caroline to serialowy wampir, a książkowy wilkołak. Gra o Tron. Amerykański serial fantasy stworzony dla HBO, będący adaptacją sagi Pieśń Lodu i Ognia autorstwa amerykańskiego pisarza George'a R.R. Martina. O różnicach między książką a filmem mówi się naprawdę wiele. Najważniejsze różnice? W książce
Catelyn Stark zginęła, lecz nadal chodzi po ziemiach Westeros. Na wpół żywa, nie mogąca mówić przez poderżnięte gardło, została wskrzeszona przez magię kapłana Torosa, narażącego do banitów Berisa Dandariona. Od tego czasu kieruje działaniami Bractwa bez chorągwi, polując na ludzi Frejów, Boltonów i Lannisterów, niezależnie od tego, czy mieli oni coś wspólnego z krwawymi godami, czy też nie. W ostatnich odcinkach 5. sezonu serialu Stannis Baratheon zdecydował się na desperacki, samobójczy atak na Winterfell i siły Ramseya Boltona. Po przegranej bitwie odnalazła go Brienne z Tartu i wykonała na nim egzekucję. Jednak w powieści Martina Stannis wykazał się większą rozwagą. Nie tylko nie zdecydował się na spalenie swej córki na stosie, ale również poszedł za radą Jona Snowa, postanowił poszukać pomocy u górskich klanów. Bardziej logiczne, ale chyba mniej poruszające. A pamiętacie Ser Joracha, chorego na szarą łuszczycę? W książkach Martina Jorach wcale nie zapadł na tę chorobę. Nie przebywał nawet na okręcie przewożącym Tyriona, który został zaatakowany przez kamiennych ludzi. Na kartkach powieści Jorach jest cały i zdrowy. Ponadto warto wspomnieć o wszelkich różnicach w wyglądzie bohaterów. Na przykład Tyrion był jeszcze bardziej dziwaczny, a Daenerys była dużo młodsza i przez pewien czas łysa. Władca Pierścieni. Trzyczęściowe dzieło filmowe z gatunku fantasy nakręcone w oparciu o powieść Tolkiena pod tym samym tytułem. Uwielbiam tę książkę i różnic między filmem a książką jest wiele, ale nie wpływa to na jakość filmu, gdyż zmiany fabularne są konieczne. Książka i film są po prostu inne, choć przedstawiają tę samą historię. Tak to wygląda, ta sama historia opowiedziana przez dwie różne osoby skupiająca się na innych rzeczach. Na przykład podróż z Shire do Bree w Drużynie Pierścienia. W filmie to zaledwie kilka minut, a w książce kilkaset stron. Hobbici przeżywają całą masę przygód, są porwani przez duchy, błąkają się po podziemiach Kurhanów, spotykają Toma Bombadila, a w filmie tego po prostu nie ma. Dla mnie najbardziej rzuca się w oczy postać Sarumana, filmowy Saruman. Jest mądry, władczy, można mu ulec, lecz w książce Tolkien nie opisał go tak pięknie. Jego postać to irytujący staruch, który robi ludziom na złość. Dodatkowo wcale nie ginie w Ortangu, lecz z niego ucieka i na koniec książki trafia do Shire. The End of the Fucking World, serial zrealizowany na podstawie komiksu, którego nikt nie znał, bo był po prostu słaby. Wątki postaci były spłycone, ich zachowania były kompletnie nieuzasadnione, zaś sama fabuła się najzwyczajniej w świecie sypała. Dopiero twórcom serialu udało się to wszystko naprawić, co zostało docenione przez widzów. Różnice? Właściwie jedna poważna. Zakończenie. W komiksie główny bohater umiera. Albo trafia do więzienia. Cholera wie, o co chodzi z tymi obrazkami. Zaś serial kończy się w dość otwarty sposób i główny bohater ucieka. Opowieści z Narnii. Film przygodowy w konwencji fantasy, który powstał na podstawie powieści Lewisa pod tytułem Lew Czarownicy i Stara Szafa z serii Opowieści z Narnii. Jego kontynuacja Opowieści z Narnii książek Caspian powstała 3 lata później. Najbardziej w pamięci zapadł mi wątek samej szafy. W filmowej wersji rodzeństwo dość szybko przedostało się do zaczarowanego świata po drugiej stronie szafy. Z kolei w książce był to dość długi proces. Rodzeństwo dostawało się tam bardzo powoli, po kolei i nie zawsze zdawali sobie sprawę z tego, co się dzieje. Mieli tam wiele przygód przed tym, jak ogarnęli, co się tak naprawdę dzieje. Dodatkowo kwestie bitwy na koniec książki, czy też filmu. Film jest realizowany wielki materiał balistyczny, a w książce czytamy jedynie o zakończeniu bitwy. W ogóle czytelnik dowiaduje się o jakiejkolwiek bitwie w momencie przybycia Aslana, więc właściwie na sam koniec. Dracula, horror z 1992 roku na podstawie powieści Brama Stokera o tym samym tytule. Różnice są i to spore. Dlaczego? Książka nie jest jedną ciągłą narracją, składa się z różnych elementów, listów, wpisów do pamiętnika, nagrań tworzonych przez bohaterów oraz wycinków z gazet, przynależąc do gatunku powieści epistolarnej. Na ich podstawie, poznając historię z różnych punktów widzenia, możemy złożyć opowieść w całość i dokładnie przeżyć opisane przygody. Taka konwencja była modna w okresie, w którym Bram Stoker pisał tę książkę. Dodatkowo książka jest bardziej
grzeczna, ponieważ Stoker nie chciał wprost wplatać erotycznych elementów, gdyż to było nieodpowiednie w jego czasach, więc bardziej posługiwał się jakimiś małymi nawiązaniami. Film został bardzo zerotyzowany i potrzebnie, bo zabiegi Stokera dziś chyba by nie trafiły do publiczności. Wiele wątków, na przykład biała dama na cmentarzu rozmawiająca z dziećmi, czy mroczny rejs, zostało nie tyle pominiętych, co po prostu bardzo ograniczonych. Hobbit. Trylogia filmowa, produkcja amerykańsko-nowozelandzkiej, łącząca gatunek fantasy z filmem przygotowym. Jest to filmowa adaptacja powieści Hobbit, czyli Tam i z powrotem, autorstwa Tolkiena, wprowadzona do kin jako prequel trylogii filmowej Władca Pierścieni. Producentem, współscenarzystą i reżyserem całego projektu jest Peter Jackson. Tutaj nie jest tak jak we Władcy Pierścieni, że to ta sama historia opowiedziana w nieco inny sposób. To jest zupełnie inna historia inspirowana Hobbitem. Obecność Legolasa, Białego Orka czy Sarumana to jakieś absurdy. Tego w książce nie było. Ogólnie ta głupia scena z kuszą z ostatniej części nie miała miejsca. To był po prostu łuk, a do tego wiele, wiele pobocznych postaci pojawia się w filmie, które tylko zapychają czas, aby zrobić na siłę trzy części. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, czym chcecie kolejną dyszkę i koniecznie zaglądajcie na kanały Światowa Historia i Drama TV. Trzymajcie się, cześć!